Więc widzi, że zawsze naród podzielony przegra, bo nawet w Biblii jest powiedziane, że dom podzielony się nie ostoi. I teraz ten Duda jakieś tam postawił weto i wszystko szlak trafił. No, bo... w sumie to miał rację, że postawił weto, bo nie może się państwo wieszać tak panoszyć. A, ty to mówisz tak ogólnie, mówisz tak moherowo. Tu chodzi o to, oni po prostu chcieli pod sąd postawić wszystkich i mieliby tutaj okazję postawić odpowiedzialnych za kradzież kamienic i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba... to trzeba kontynuować te linie. A teraz jak będą sędziowie nie wiadomo jacy, no to więc o co chodzi? Wiesz, Kaczyński też liczył, że to wszystko to niby wyszło, ale jak nie będzie poparcia przy tym dla tego, co oni tam robią, wiesz, bo to już śledztwo dochodzi końca, nie wiem czy ty wiesz, ale najnowocześniejsze różne metody amerykańskie i tak dalej, że i satelita, że to był wybuch na niebie, że ten samolot się rozpadł w niebie, że to, że spadł, to i tak musiał spaść, ale to chyba o to chodziło, żeby zatuszować ślad. I ten Kaczyński myślał, że to, wiesz, wszystko będzie wyjaśnione. A jak ten sąd będzie podzielony, jak i ten naród jest podzielony, no to to nigdy, naprawdę jest niewygodne. Ale człowiek nawet sam nie zdawał sobie sprawy z tego, w jakim kłamstwie żyje, jak ten komunizm, ile ma tu tych wtyczek i że tych rodzin ile jest takich, bo mówili nawet, że teraz na spotkaniu były rodziny komusze. No to tak, stary ma 7 tysięcy emerytury, no to cała rodzina z tego żyje. No tak, ale już nie ma, bo zabrali na szczęście. No to na szczęście, ale to trzeba iść dalej konsekwentnie do samego końca. A tu taka zakała. No, no a to ta, no. A tu ta zakała. No, no. Tego generałowa, ta Kliszakowa, no tego, co... Kiszczakowa, no. To ona no tak, no że zabrano jej emeryturę, męża generalską, ona ma na utrzymaniu dwa domy, jeden w Warszawie, gmina Mazurek, i czego ona to utrzyma? No to kurczę, niech sprzeda jeden. To niech sprzeda jeden dom, tak. To będzie miała, jeszcze jej zostanie do końca życia. W sumie to ona otworzyła tą puszkę Pandory, bo no. Chciała sprzedać za 200 tysięcy notatki męża, no i to wyszło na jakąś. Właśnie. Niewilka, żeby nie zdała sprawę, że po prostu dała kartkę. Oczywiście gówno z tego miała. Zyskłam puszkę w mediach. Wiesz, jakiś... No. A widzisz. Problemy ma Kiszczakowa. Czyli ta Kiszczakowa, twoja córka. Dobra. Ta to już ma główkę. Nie bój się. Kiszczakowa. Obserwująca. Jak powie, to powie szkoda sobie tak mądrze, że ho. Jest taka stara malutka. Jakiś takowa? Nie, moja Ola. A Ola? Jak była mała, to już była stara. No, tak. A ta Ola, ja mówię o tej Kiszczakowej, że jest twoja córka. Niedługo Ola właśnie zobaczy. Po 5 wracamy w sobotę. No ale jak ona pójdzie do tej jakiejś babki, co tam będzie mieszkać, to skąd ja ją tu zobaczę? Nie no, 2 dni to ona tu będzie. Bo ja idę w niedzielę rano na dyżur. No to przecież wiesz. Nie będę się pędzała, nie mam czasu, nie mam czasu, wiesz, to na razie i tak pokażę, żeby się mogła tu poruszać, żeby przynajmniej nie w Posadzkiej Kępie widziała, gdzie to jest do Kryśki, jeszcze do Kryśki pójdzie w niedzielę. No, poza tym jak ją 2 dni tutaj te pluski zeżrą, to skruszeję, nic jej nie będzie. No, ja dopiero jestem gdzieś na wtorek, w poniedziałek najwcześniej umówiona tam, a tam jeszcze trzeba zrobić porządki. Bo ta cała Basia to już w ogóle, wiesz, daj spokój, to już taka piękna łasawska z tym mężem jakieś, ja nie wiem, skąd to jakieś tony ciuchów, jakieś rzeczy, jakiś książek. Ja mówię, Boże, że tu kontener by powstawił. No, wiesz, jakieś, nie wiem. No i umrze i odda mieszkanie wiadomo komu. Nie, już wiesz, tam i oddaje do Caritasu. A może mi Ola pomoże? Ja mówię, Ola bardzo chętnie. Ona się do tego idealnie nadaje, wiesz, jak ekipa sprzątająca. A ma do tego taki dryk, że mówi jak kurza. To jest babkiem z dzieckiem, którzy, któremu wszystko było potrzebne, wszystko. A tam mówił.
o to, że było wczorajszej decyzji prezydenta. Małżeńskie, tak, było aktem wolnym. Tak. Idą, mówi, nie ze sobą dochodzić, nie to nie obchodzi, nie biorę wiatr wody i leję. Mówi, nie jest taki system wychowany. Ty posłałeś swego syna, aby rozsiewał ziarno słowa. Dozwól, abyśmy pracowicie, siejąc to słowo, z radością zbierali jego owoce. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty posłałeś swego syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą. Daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy. Dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim Królestwie. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, zbaw ode złego. Wszechmogący wieczny Boże, święty Jakub, jako pierwszy z apostołów, przelał krew za Chrystusa. Niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pani Janino, bardzo dziękujemy. Niech święty Jakub też będzie dla Pani przewodnikiem. Wszystkiego dobrego dla Pani modlących się z nami. Tak, tak, posłucham. Tak, tak, słucham. Mhm. Święty Alfons Maria del Fuori. Miłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Jakże Ci odpłacę, mój Jezu, za Twoją miłość. Słusznym jest, aby za Jego krew zapłacić własną krwią. O, gdybym i ja mógł zobaczyć się naznaczonym tą krwią i przybitym do krzyża. Nie określamy już teraz. Przyjmij na siebie również. Od lutego, 15 lutego 2017. Rozszerz się, korono cierniowa, abym i ja mógł zmieścić w Tobie moją głowę. O, gwoździe. Zostawcie niewinne ręce mojego Pana, a przeszyjcie moje serce. Nie. Ty, mój Jezu, umarłeś, przypomina mi święty Paweł, aby zapanować nad żywymi i umarłymi, nie poprzez karę, lecz przez miłość. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. O mój Jezu, zdobywco serc, siła Twojej miłości złamała nawet najtwardsze serca. Zapaliłeś cały świat swoją miłością. O Panie, pełen mądrości, upajaj moje serce Twym winem. Spalaj Twym ogniem, raj strzałami Twojej miłości. Twój krzyż jest bowiem jakby strzałą raniącą moje serce. Niech cały świat się dowie, że ja mam serce zranione. Miłości najsłodsza. Cóż uczyniłeś? Przyszedłeś, aby mnie leczyć, a zadałeś mi ranę. Przyszedłeś, aby nauczyć mnie żyć, a uczyniłeś mnie szaleńcem. O, święte szaleństwo. Obym nigdy bez Ciebie nie umiał żyć. Panie, kiedy spoglądam na krzyż,
ciała, a przede wszystkim Twoja miłość. Ona mnie pociąga do wzajemnej miłości i wzbudza pragnienie, abym już nigdy o Tobie nie zapomniał. Sposoby prowadzące do doskonałego umiłowania Chrystusa. Aby osiągnąć doskonałą miłość Chrystusa, trzeba też przedsięwziąć odpowiednie środki. Oto sposoby, których nauczę się Tomasz za chwilę. Nieustannie pamiętać o Bożych darach, zarówno ogólnych, to znaczy przeznaczonych dla wszystkich ludzi, jak i osobistych. Po drugie, rozważać nieskończoną dobroć Boga, który jest zawsze gotów świadczyć nam dobro oraz który nas zawsze kocha i oczekuje na naszą miłość. Po trzecie, starannie unikać nawet najmniejszych rzeczy, która sprawiałaby mu przykrość. Po czwarte, wyrzec się wszystkich bogactw, zaszczytów, przyjemności. Tak. Po piąte, samocha. Skuteczną drogą prowadzącą do doskonałej miłości Jezusa Chrystusa jest jeszcze medytacja tak, nad dwa Jego F jest. Świętą Ela Hoff. Metką. Dwa razy F. 1, 2, 3, 4, tak. Dwa F. Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Czytał Jan Józef Kasprzyk. Mój Pan jest dobrym pasterzem. A dokładnie tak, że czego nie brak mi. On bramą jest, prowadzi mnie, na krzyżu swe życie dał. Mój Pan jest dobrym pasterzem, niczego nie brak mi. On bramą jest, prowadzi mnie, na krzyżu swe życie dał. Prowadzisz mnie nad wody strój, Twa miłość schronieniem był. Chociaż duszę w ciemności swej, Tyś ze mną, nie lękam się. Mój Pan jest dobrym pasterzem, niczego nie brak mi. On bramą jest, prowadzi mnie, na krzyżu swe życie dał. Mój 700 złotych. Mój Pan jest dobrym pasterzem, niczego nie brak mi. On bramą jest, prowadzi mnie, na krzyżu swe życie dał. Obfitość Twa zastawia stół, byk wrogów zawstydza. To jest uzwykłe, uzwykłe, Wojciula. Pocieszasz Ty, olejkiem namaszczasz mnie. Mój Pan jest dobrym pasterzem, niczego nie. On bramą jest, prowadzi mnie, na krzyżu swe życie dał. Mój Pan nie. jest dobrym pasterzem, niczego nie brak mi. Nie. Życie dał. To jest ochrona. Jest 18. Od 15 lutego. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Tak, na ten tak. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica tak, tak, Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Jakoś tak teraz pod ręką teraz nie ma, ale... w godzinie śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji naszych zmarłych, wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista nie wiem się. 688-020. Amen. 70... Modliła się Monika z Panem Bogiem. Tak, tak, zapłać tak, Pani z Panem Bogiem. Tak. 020-72-22. I teraz jeszcze zaraz chwileczkę, bo tutaj jest taki stempel niewyraźnie. To jest chyba... 688-020-72-72. Grzegorzem i z księdzem Robertem. Mam rozumieć, że Pani się wybiera do domu. Tak. 020. Naprawdę? Tak. No to dobrego urlopu. 72. Do usłyszenia. Czyli za 72. Jakiś nie, się, 22 tak, na końcu. Tak, połowy sierpnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Piotrowi, realizatorowi dźwięku, za współpracę. Tak? To 68, 80, 20, 72, 22. Bo właśnie tutaj jest albo to 888, ale tu jest jakby 6. Bo to może być są 3 ósemki. Cholera, że nie mam tego stempla takiego, bo to jest tak widzę na kartce. Ochrony mienia i osób. Głodowska osób. Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam Państwa na informację. Nie milkną komentarze po wczorajszej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Premier Beata Szydło w specjalnym orędziu podkreślała, że prezydenckie weto spowolniło pracę nad reformą sądownictwa. Wczorajsza poranna decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw zaskoczyła wszystkich.
Wieczorem Andrzej Duda wygłosił specjalne orędzie. Przyznał, że wielu ludzi zostało skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, który powinien budować zaufanie do państwa i jego instytucji. Wskazał, że bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, gdzie wszyscy są równi. Zmiany są niezbędne na płaszczyźnie proceduralnej, formalnej, ale także na płaszczyźnie etycznej. Przygotowane przez parlament ustawy reformujące system wymiaru sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować i korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności, oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisków. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi nowe wersje projektów reformujących sądownictwo. Orędzie do narodu wygłosiła także premier Beata Szydło. Nie cofniemy się z drogi naprawy państwa. Nie ulegniemy naciskom, potrzebnym nie teraz. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli sprzeniewierzymy się zaufaniu Polaków, drugiej szansy nie będzie. Dzisiejsze weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Co więcej, zostało potraktowane jako zachęta przez tych, którzy walczą o utrzymanie niesprawiedliwego systemu. Systemu wielkich i małych nadużyć oraz opresji dla wielu uczciwych obywateli. Prawo i Sprawiedliwość chce zrealizować trzy podstawowe postulaty. Z sądów muszą odejść wszyscy, którzy odpowiadają za fatalne praktyki, ci, którzy w nich uczestniczyli. Po drugie, sędziowie muszą odpowiadać za łamanie prawa. Trzeci postulat to wprowadzenie kontroli nad sądami przez społeczeństwo. Chcemy państwa prawa, a nie państwa prawników. To postulaty, z których nie zrezygnujemy. Jesteśmy otwarci na dyskusję o szczegółach, ale rozmowy nie mogą sprawić, że reforma utknie w martwym punkcie. Szefowa rządu mocno zaakcentowała, że jej rząd wypełni zobowiązanie dotyczące naprawy Polski. Decyzja pana prezydenta mogła być niezrozumiała dla tych, którzy czekają na dobrą zmianę. Dlatego tym bardziej jesteśmy winni być dzisiaj jednością. Nie możemy ulegać naciskom ulicy i zagranicy. Musimy zrezygnować ze swoich osobistych i politycznych ambicji, a skupić się na tym, czego Polacy od nas oczekują. Mamy stabilną większość. Nie ulegniemy naciskom. Zrealizujemy nasz program. Deklarację premier o tym, że rząd na pewno nie cofnie się z drogi reformy wymiaru sprawiedliwości, potwierdził wczoraj na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Szef resortu obrony był wczoraj gościem specjalnego wydania rozmów niedokończonych. Bez zmian wymiaru sprawiedliwości wszystkie reformy, które przeprowadziliśmy, mogą zostać zakwestionowane i obrócone w pył. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Zdaniem ministra Antoniego Macierewicza tak zwana opozycja nie szuka żadnych rozwiązań, ale dąży do awantury, stosując presję, która jest rodzajem wojny hybrydowej. Bazuje ona na dezinformacji i presji mającej charakter przemocy. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której uznano, że uzyskano pewien przyczółek i chce się iść dalej, zakwestionować wszystko, co Polacy wywalczyli w wyborach 2015 roku. Otóż niech się tak nie cieszą. My zrobimy wszystko, żeby te przemiany zostały zrealizowane. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że partia rządząca ma już przygotowany harmonogram działań. Nie chcę go jednak na razie zdradzać, aby nie narazić się na próbę jego blokady przez totalną opozycję. Komisja weryfikacyjna bada sprawę reprywatyzacji kolejnej działki w stolicy. Tym razem chodzi o parcelę na dawnej ulicy Siennej 29 przy Pałacu Kultury i Nauki. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc po raz kolejny nie stawiła się na przesłuchaniu. Sprawa Siennej 29 wiąże się z działką pod dawnym adresem Chmielna 70. W 2010 roku Rada Miasta przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Miały tam stanąć wieżowce. Dwa lata później miasto przyznało prawo użytkowania wieczystego Siennej 29 Maciejowi M. W maju tego roku wrocławska prokuratura postawiła mu zarzuty. Według niej nieruchomość przyjęto za rażąco niską cenę. Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz zeznał przed komisją, że do momentu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego tej działki myślał, że jest ona własnością miasta. Wszystkie działki, te głównie, które są rozpatrywane, do momentu, kiedy uchwalaliśmy plan i długo jeszcze później, były własnością
miasta stołecznego Warszawy. Jak dodał, w prognozie finansowej planu działki te widniały jako dochód miasta. Wynikało z niej również, że nie ma żadnych roszczeń do Siennej 29. Były wiceprezydent Warszawy podkreślał jednocześnie, że podczas swojej kadencji nie zajmował się reprywatyzacją, więc nie jest w stanie udzielić wystarczających wyjaśnień w tej sprawie. Jednak jak powiedział były radny Warszawy Bartosz Dominiak, w sprawie reprywatyzacji złożył kilka interpelacji do władz miasta. Dostałem na tą interpelację 3 odpowiedzi. Z tego pierwszą 5 maja. I ona, ta odpowiedź, z tego co pamiętam, jest podpisana przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Można więc przypuszczać, że władze miasta stołecznego miały informacje na temat reprywatyzacji we Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Waltz jednak nie wyjaśni tej sprawy, ponieważ już po raz czwarty nie stawiła się na posiedzeniu komisji. Dotychczas wszczęto 150 postępowań prokuratorskich w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Niemiecka telewizja publiczna CDF nie chce przepraszać za użycie określenia polskie obozy zagłady. Stacja składa apelację do Najwyższego Sądu Krajowego od wyroku wydanego przez Sąd Krajowy w Moguncji. Ten nakazał CDF-owi należyte wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, czyli zamieszczenie na głównej stronie internetowej przeprosin za użycie tego kłamliwego określenia. W grudniu ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Krakowie za użycie określenia polskie obozy zagłady nakazał telewizji CDF przeproszenie Karola Tendery, byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Przeprosiny miały się ukazać na głównej stronie internetowej telewizji i miały być widoczne przez 30 dni, ale stacja wyrok ten wykonała w dość osobliwy sposób. Treść przeprosin umieszczono w niewidocznym miejscu i z tytułem Przeprosiny Karola Tendery, który nic nie mówił przeciętnemu widzowi. Nie wiadomo było, kto, kogo i za co przeprasza. To nie było wykonanie wyroku, uznał pełnomocnik Karola Tendery, mecenas Lech Obara, i zwrócił się do sądu w Moguncji, aby ten wydał klauzulę wykonalności polskiego sądu. Tak też się stało, ale tę decyzję telewizja CDF zaskarżyła do Najwyższego Sądu Krajowego. W uzasadnieniu napisano, że w Polsce od 2015 roku jest rząd konserwatywny, funkcjonujący pod hasłem aktywnej polityki historycznej, ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków. Stacja sugeruje, że wyrok krakowskiego sądu był pokłosiem tej polityki. W apelacji, jak podaje portal TVP Info, zwrócono uwagę, że zanim PiS objął rządy, takie wyroki nie zapadały. CDF podnosi też sprawę zmian w polskim sądownictwie i powołując się na niemiecką prasę, twierdzi, że będzie zlikwidowany Sąd Najwyższy. Po więcej wiadomości przekażemy Państwu w głównym wydaniu informacji dnia o godzinie 20. Zapraszam serdecznie. Ja już tu mam u Was jakąś pożyczkę i teraz tutaj jest jakiś coś innego, tylko zobaczę. Poszerzona, wydłużona. Na północnym wschodzie także burze. Na Podkarpaciu zachmurzenie duże i deszcz, a początkowo także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 13 do 17 stopni. Wiatr na północy słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę północno-wschodni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Jutro na północy Polski zachmurzenie duże i deszcz, na północnym wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na zachodzie i północy kraju do 23 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, jedynie na Pomorzu Północnym. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie się wahać. Zawsze dziewica.
serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów w telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. A w dzisiejszym programie rozmawiać będziemy na temat Krajowy Zasób Nieruchomości, a Lasy Państwowe. Temat ten podejmujemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam, a którymi są pan Ryszard Gruś, przewodniczący Komisji Zakładowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Oraz pan Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panowie, witam. Przynajmniej pan Jacek, widzę, że w mundurze. Pan Ryszard mówi, że mundur również jest obecny w jego życiu. Ten Mareczek, to on wiesz. Został w domu. Do niego 1000 razy trzeba dzwonić. Psychiczny facet już to. Potem on nic nie wie, potem wiesz, udaje, że nie wie. To już przed programem. Panie Ryszardzie, moje od 15 roku życia, kiedy poszedłem do techników, to praktycznie rok, tylko byłem poza lasami. I wtedy, kiedy odbywałem służbę wojskową, ale również na terenie ziemi lubuskiej, tam gdzie chodziłem do technikum leśnego w Rzepinie. Także 7 lat na ziemi lubuskiej spędziłem i tam zachłysnąłem się leśnictwem i pozostałem wierny, pozostanę wierny do ostatnich swoich dni. Teraz już jako emeryt, ale emeryt całym sercem oddany sprawie lasów. Lasów. Solidarności na Leśniejszej Rzeczypospolitej przede wszystkim. A jeśli chodzi o pana Jacka, panie Jacku, pana związek z lasami? Związek z lasami zaczął się właściwie od Technikum Leśnego w Tucholi, które ukończyłem. Następnie studia leśne. Jednocześnie pracowałem już zawodowo, także ponad 20 lat tej przygody z lasami i umiłowania tej polskiej przyrody. Także można by tak w skrócie to ująć. Lasy to jedno z największych dóbr, jakie posiadamy w naszej ojczyźnie. Jak można byłoby scharakteryzować stan lasów w naszej ojczyźnie? Myślę, że Polska ma się czym pochwalić na tle Europy i chyba też nawet świata. Polskie lasy, polskie leśnictwo może służyć za wzór. Lasy są prowadzone w sposób racjonalny, nie mogę. Leśnicy profesjonalnie zarządzają lasami państwowymi. Gospodarka, która jest prowadzona, można by to tak w skrócie ująć, jest prowadzona w sposób zrównoważony, czyli jest to użytkowanie zasobów przyrody w sposób taki przemyślany, czyli pobieranie użytków drzewnych i nie tylko, w takich rozmiarach, by nie zaszkodzić trwałości przyrody, mianowicie nie uszczuplać tych zasobów. Jednocześnie gospodarka leśna to też wielofunkcyjna gospodarka, bo to nie tylko produkcja czy dostarczanie na rynek drzewny, surowca drzewnego, co jest bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki narodowej i też płatnika, niemałego płatnika podatków, jakimi są lasy w skali kraju, ale również świadczenie takich usług pozaprodukcyjnych, czyli miejsce wypoczynkowe, również kwestia bardzo ważna dla obronności kraju, tak? Bezpieczeństwo ekologiczne, czyli utrzymywanie w pokryciu znacznych obszarów kraju pod lasami, pod drzewostanami. Glebochronna, wodochronna, no można by tutaj przytaczać wręcz w nieskończoność, jak wpływają lasy na człowieka, na pozostałe organizmy. Co jest ważne, człowiek, leśnicy w Polsce umieją dobrze gospodarzyć tymi zasobami i póki co lasy nie są zagrożone. Mało tego, myślę, że to ciągle doskonalenie gospodarki leśnej powoduje to, że nie mamy się czego obawiać i patrzymy z pełną nadzieją w przyszłość. A jaką powierzchnię zajmują lasy w Polsce? Powierzchnię ponad 7 milionów hektarów. To jest niebagatelna powierzchnia. Powierzchnia, którą zarządza 430 nadleśnictw obecnie w kraju. Czyli no, w tych jednostek mamy sporo. Co tu można
jeszcze powiedzieć, lesistość blisko 30%, tak, czyli gonimy tą średnią europejską. I tak jak mówiłem też wcześniej, zasoby leśne w naszym kraju nie są zagrożone, mimo że tak jak też obserwujemy, są też poddawane użytkowaniu, przeznaczanie jest też tych gruntów pod inwestycje liniowe, tak jak drogi, jak jakąś jeszcze inną infrastrukturę, która dla gospodarki kraju jest ważna, bo lasy prowadzą też zalesianie, odnawianie powierzchni bezleśnych, czyli to tak naprawdę zasoby leśne i powierzchnia leśna w kraju bez przerwy wzrasta. O tym mówią dane statystyczne, do których każdy z nas może sięgnąć. Jeśli można by uzupełnić to, co powiedział pan przewodniczący, to ja chciałbym nawiązać do historii, albowiem to, że dzisiaj mamy model gospodarki proekologicznej, środowiskowej, takie twórcze, to jest zasługa Leśnej Solidarności. Bo na bazie Leśnej Solidarności po 1989 roku powstawała ustawa o lasach, która nadała ten kierunek taki proekologiczny, prośrodowiskowy, albowiem było tak, że w PRL-u funkcje gospodarcze dominowały nad funkcjami środowiskowo-twórczymi i ochronnymi społecznymi. Dzięki tej ustawie te funkcje jakby zrównano, a nawet nadano większą rangę funkcjom środowiskowo-twórczym i ochronnym po prostu lasów. Mało tego, bo o tym jakby przeciętny obywatel tego kraju nie wie, że po wyzwoleniu lesistość Polski była na poziomie 20%, dzisiaj jest na poziomie 30%, zasobność wzrosła o prawie ponad pół miliarda metrów sześciennych drewna na pniu. I to jest zasługa pracy kilkudziesięciu pokoleń leśników. I się o to, że nawet w okresie PRL-u, kiedy była taka gospodarka rabunkowa, leśniczy to robili na redakcji, żeby większej krzywdy lasom nie wyrządzać. I takie przewartościowanie generalnie nastąpiło w okresie transformacji, kiedy weszła ta nowa ustawa. I uważam, że dzisiaj świat się może wzorować i wielu leśników za granicę, jak przyjeżdża i ogląda nasze lasy, no to zazdroszczą nam. Ja w swojej historii zaliczyłem epizod, że byłem drwalem. Było tak, że byłem w 1988 roku na kontrakcie w Niemczech w ramach kielskiego eksbudu i pracowałem, wykonywałem cięcia pielęgnacyjne. Więc tam robi się stosunkowo późno, natomiast u nas częściej się wchodzi, dzięki temu osiągamy takie, a nie inne wyniki. I ta zasobność na pniu z każdym rokiem wzrasta i wzrasta lesistość. Także ta ustawa o tym KZN-ie tak trochę zaskakuje w sensie jakby negatywnym, bo jako leśnicy powinniśmy zabiegać, żeby zwiększać lesistość, a tutaj próbuje się włączać grunty leśne, typowo leśny las, aby w jakiś sposób pewien program zrealizować. Tak, na potrzeby programu Mieszkanie Plus powstanie tak zwany Bank Ziemi pod nazwą Krajowy Zasób Nieruchomości. Instytucja ta będzie gromadziła te użytki nieruchomości, które chodzą w skład własności państwowej. I w taki sposób nimi zarządzała, aby zwiększyć podaż gruntów właśnie dla celów budowlanych mieszkań. I minister infrastruktury i budownictwa, pan Andrzej Adamczyk, zaznacza, że ta ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości w dużej części będzie rozwiązywała problem mieszkań dla Polaków. Jak państwo zapatrujecie się na tę ustawę? Oceniamy tę ustawę jako oczywiście też takie silne wsparcie do tego programu Mieszkanie Plus. Jest to niewątpliwie ważne. Aczkolwiek szczegółowe zapisy, które ta ustawa zawiera, stwarzają też pewne niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa, na które zwracaliśmy już wcześniej uwagę, pomimo że ten projekt przed uchwaleniem też nie był konsultowany z stroną społeczną, a tym bardziej z interesariuszem, można powiedzieć, stroną lasami państwowymi.
Lasy Państwowe wysuwały sensowne rozwiązania, podpowiadały, co można zrobić, by ten program mógł zaistnieć, a jednocześnie by nie stwarzać niebezpieczeństwa, tak jak dzisiaj to mamy w tym akcie, w tej ustawie, że można na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości obracać gruntami leśnymi. Mam na myśli tutaj sprzedaż, przeznaczanie gruntów pod zastaw, czyli tak naprawdę to, o co walczyliśmy i do czego nie chcieliśmy dopuścić, by grunty lasów, by lasy nie były prywatyzowane. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jest to zbyt ogólnie powiedziane, czy tutaj nie ma mowy o prywatyzacji, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy tym szczegółowym rozwiązaniom i to, co w przyszłości może zaistnieć, to tak naprawdę będziemy mieli z taką stopniową prywatyzacją gruntów leśnych do czynienia. Tak może być. Rozumiemy to, że grunty leśne powinny być przeznaczane oczywiście na potrzeby tego programu, bo wiadomo, że jeśli będą powstawały mieszkania, to musi też powstawać infrastruktura, która będzie towarzyszyła temu programowi, tym mieszkaniom tworzonym, infrastruktura liniowa, czyli wodociągi i telekomunikacja, energetyka. Ale czy Krajowy Zasób Nieruchomości powinien przejmować grunty, jeśli nie będą w taki sposób pod inwestycje liniowe wykorzystane te grunty, swobodnie nimi obracać, nawet sprzedawać? Pytanie też, kto będzie te grunty nabywał, tak? To będą grunty, czy są to grunty obecnie w granicach miast? Czyli jeśli spojrzymy tak z rynkowego punktu widzenia, bardzo drogie, intratne, no i też jest niebezpieczeństwo, myślę, wkroczenia kapitału, kto wie, czy nawet nie zachodniego, i w pewnej perspektywie przejęcia tych gruntów, bardzo ważnych z punktu widzenia też miasta i mieszkańców, gdzie obecnie mamy lasy, właśnie wejście tego kapitału, który tak naprawdę będzie dominował, i no i co dalej, tak? Jak powstaną działki, to powstaną też tereny ogrodzone, czyli dostęp do tych terenów zielonych będzie utrudniony. Wyobraźcie sobie Państwo, nie móc wyjść sobie na przedmieścia miasta, pojeździć swobodnie rowerem po lesie, spacerować, podychać świeżym powietrzem, wyjść ze swoim pupilem na smyczy i w sposób taki bez troski wypoczywać. To w perspektywie dalszego czasu, w przyszłości, może być zagrożone tak naprawdę. Wykorzystywanie lasów na ten cel to powinno być ostatecznością, albowiem na dzień dzisiejszy można zauważyć, że jest wiele gruntów, jakichś nieruchomości poprzemysłowych, które są niewykorzystane, stoją ruiny niezagospodarowane. Masę gruntów rolnych, przynajmniej w moich okolicach, ja mieszkam w Wołowie pod Wrocławiem, w okolicach Wołowa jest grubo ponad 100 hektarów gruntów, które leżą odłogiem od lat. Postępuje proces stepowienia. A więc po co wyłączać w jakiś sposób do zasobów, do krajowego zasobów nieruchomości grunty leśne? To powinna być ostateczność, tylko w tych przypadkach, gdzie nie ma możliwości jakby alternatywnego przeprowadzenia tych inwestycji liniowych związanych z infrastrukturą. Bo nie daj Bóg, przyjdzie jakiś człowiek nieodpowiedzialny, a wiemy, że co 4 lata wahadło się na naszej scenie odchyla, i poprzednicy kilkakrotnie chcieli przystąpić do w jakiś sposób tego, żeby prywatyzować lasy. Były też takie pomysły w latach 90., żeby uwłaszczyć społeczeństwo polskie lasami. Jest to poważne zagrożenie, bo jakby popatrzeć na sąsiadów w Czechach, co zrobiono właśnie poprzez takie nieprzemyślane kroki, że dzisiaj mają określone problemy. Idzie o to, żeby Polak był mądry, przeszkodował, a nie poszkodził. Jaką wielkość gruntów chce przejąć od Lasów Państwowych Krajowy Zasób Nieruchomości? Według naszych szacunków jest to około 600 tysięcy hektarów gruntów leśnych i nieleśnych. Jest to może w takim ogólnej liczbie, czy ogólnym stosunku do powierzchni, jaką Lasy Państwowe zarządzają, może udział niewielki. Aczkolwiek z uwagi na usytuowanie tych gruntów, bardzo ważny,
nie tylko z punktu widzenia Lasów Państwowych, gdzie też musimy sobie też powiedzieć, że te lasy stanowią taki pewien bufor na przedmieściach aglomeracji. Są to tereny bardzo ważne z punktu widzenia obecnych aglomeracji miejskich. Tak jak już mówiłem wcześniej, z przyrodniczego punktu widzenia krajobrazowego i takiego, gdzie te lasy też no, po prostu służą człowiekowi. Człowiekowi w sposób wielofunkcyjny, tak? Mówiłem wcześniej o użytkach, o drewnie, ale tak naprawdę wokół miast te lasy mają szczególną rolę i powinny być szczególnie też w sposób szczególny traktowane. Tak jak tutaj kolega powiedział wcześniej, jeśli nie ma alternatywy i trzeba faktycznie taką infrastrukturę poprowadzić i rozbudować jak najbardziej, ale to powinna być ostateczność po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości po drodze. Autorzy tejże ustawy zakładają i gdzieś przynajmniej w sposób ustny dają takie zapewnienie, że na tych gruntach, które zostaną przyjęte od Lasów Państwowych, właśnie powstaną tego typu obiekty, obiekty liniowe, prawda, czyli drogi, wodociągi. I pytanie, czy jest to zapisane w ustawie? W ustawie tego, co koledzy mówią, to nie ma zapisane i to właśnie najbardziej leśników jakby niepokoi. Bo zgodnie z ustawą o lasach gospodarzem jest pan nadleśniczy i pan nadleśniczy decyduje o tym, co nie nadaje się, co jest zbędne w produkcji leśnej, które są nieruchomości. Generalnie na przestrzeni ostatnich lat, w 1989 roku w okresie transformacji lasy się tego zbędnego majątku generalnie pozbyły i niewiele jest takich nieruchomości zbędnych. Także widać, że szereg takich nieruchomości zbędnych, jak mówimy o tych obiektach poprzemysłowych, jest przynajmniej na Dolnym Śląsku. Zauważymy, że jest bardzo wiele i być może, żeby trzeba było wykorzystać najpierw tamte zasoby, a dopiero kiedy już nie będzie innych możliwości, to zwróci się do lasów, ale może bardziej po drewno, jak po grunt. A już wyłączanie gruntów leśnych tam, gdzie rośnie las, to już jest jakieś totalne nieporozumienie. To trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć, że dlaczego leśnicy no, w taki sposób tutaj reagują na te niebezpieczne zapisy. To jest nic innego, jak tylko troska leśników o nasze wspólne dobro. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że lasy państwowe zarządzają gruntami Skarbu Państwa. To są nasze wspólne dobra, wspólne obiekty, wspólne tereny, które należą właściwie do nas wszystkich. Każdy obywatel ma prawo w sposób jakby nie krępowany, w sposób nie zakłócony wejść do lasu. Oczywiście jeśli są to obszary chronione, które bądź wyłączone w sposób szczególny wyłączone z pobytu dla ludzi. Mamy tereny generalnie otwarte dla człowieka, na społeczeństwo i stąd ta troska Lasów Państwowych, by też w taki jakby nieprzemyślany sposób tych zasobów nie uszczypać i tych możliwości nie zamykać, tak, na przyszłość. Jeśli, tak jak już mówiłem wcześniej, doprowadzi się do przejęcia tych gruntów i obrotu w sposób niekontrolowany, czy w ogóle obrotu, to te tereny, tak jak już sygnalizowałem, tereny leśne wokół miast, przy miastach, przy aglomeracjach miejskich, mogą być grodzone, zamykane i wtedy ten dostęp już no, nie będzie w sposób taki otwarty i swobodny dla człowieka. Zgodnie z ustawą, te tereny, które byłyby zostały przyjęte od Lasów Państwowych, nie byłyby wykorzystywane pod budowę mieszkań. A jest pytanie, czy ustawa mówi coś o sprzedaży tych terenów? Tak, zapisy są tutaj czytelne i jasne, że właśnie Krajowy Zasób Nieruchomości na potrzeby, na dopływ środków, czy zdobycie środków do funkcjonowania tego Krajowego Zasobu, są podane kryteria, są podane jakby warunki i możliwości, jakimi ten Krajowy Zasób tymi nieruchomościami, tymi gruntami może dysponować. I tam się mówi właśnie o obrocie swobodnym, o kierowaniu, przeznaczaniu tych gruntów pod zasób, pod pożyczki, pod kredyty i wręcz wystawianiu ich na sprzedaż na wolnym rynku. Także tutaj, mimo że chcieliśmy, czy chcemy nadal właściwie takie poprawki wnieść, bo też tutaj pamiętajmy, że jeszcze
właściwie w jutrzejszym nad projektem ustawy pokłonią się senatorowie i mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione nasze poprawki, które jakby to niebezpieczeństwo wyeliminują. Gdzie grunty leśne pod inwestycje liniowe jak najbardziej mogłyby być przeznaczane, ale jednocześnie byłby uniemożliwiony obrót tymi gruntami. Z uwagi na to, że lasy są dobrem ogólnonarodowym, NSZZ Solidarność w 1998 roku wyszło z inicjatywą, była inicjatorą ustawy obywatelskiej o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych krajów, między innymi lasów. No i tam wykreowano generalną zasadę niepodawania lasów państwowych przekształceniom własnościowym. Zobowiązano administrację publiczną oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako podmiot zarządzający lasami państwowymi do utrzymania, powiększania i doskonalenia gospodarki lasów państwowych. No i tutaj to jest jakby sprzeczności, bo myśmy powinni się koncentrować na powiększaniu powierzchni leśnej, a nie po jej pomniejszaniu i przeznaczaniu na tego. Tym bardziej, że jest wiele takich gruntów rolniczych słabych, które można po prostu wyłączyć z produkcji rolnej, bo nakłady są dosyć duże, a efekty są mizerne. Natomiast no, generalnie jest tak, że Polska ma słabe gleby, dlatego tym dominującym gatunkiem jest sosna, więc tym bardziej, żeby dorównać tym krajom, żeby zachować zrównoważony rozwój kraju, no to powinniśmy lesistość mieć na poziomie 33-34%, tak jak jest w Niemczech, w Czechach, w Austrii i w innych krajach. A nam jeszcze trochę brakuje. Mimo tego, że postęp jest wyraźny, no to jednak jeszcze przed nami jest trochę pracy. No i potrzebujemy tych gruntów właśnie również do zalesień, po to, żeby uzyskać te 34%. To jest 600 tysięcy hektarów, które tak. Miałby przejąć Krajowy Zasób Nieruchomości. Jak można byłoby przełożyć to na ilość działek? Można powiedzieć, że w przeliczeniu na działki, czyli na niewielkie powierzchnie, na których obiekty nieruchomości, obiekty budowlane mogłyby powstawać, no to właśnie trzeba mówić o milionach. 2-3 miliony działek, to myślę z powodzeniem taka liczba tych działek by musiała być wydzielona i poddana pewnie obróbce ewidencji, przygotowaniu. No to też, tak jak Krajowy Zasób Nieruchomości, w śmiały sposób jest zapisane, że przyjmie grunty, ale przyjmie grunty nie na zasadzie takiego jakby otwartego przejęcia, tylko w sposób taki uporządkowany, gdzie trzeba tą ewidencję przygotować, nad nią usiąść. To też z naszej takiej czysto ludzkiej strony, perspektywy jest bardzo pracochłonne, czasochłonne. Leśnicy to jest grupa zawodowa, która niesamowicie jest obciążona różnorodnymi zadaniami, nie tylko terena, ale również i biuro. Stąd mówię, to byłoby, wymagałoby heroicznej wręcz pracy, żeby przygotować taki materiał. My aktualnie mamy taką ewidencję, która służy gospodarce leśnej i dokładnie każde wydzielenie, każda najmniejsza działka jest zawidencjonowana, opisana. Natomiast tutaj trzeba by było wykonywać pracę na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości i to trzeba było zaangażować masę ludzi i to by no, też byłby spory wydatek i dla lasów, i dla państwa, zupełnie niepotrzebny. Niesamowite koszty, bo to wiadomo też, że wydzielenie takie jak z perspektywy czysto biurowej, to nie tylko na tym to polega, to również przygotowanie takiego podkładu geodezyjnego. To niesamowita też duża praca w terenie. Każda jedna działka to musi mieć taką, musi być obrobiona geodezyjnie, przełożona na mapy i później mieć jakby odzwierciedlenie w tej ewidencji gruntów. To właśnie poniosła, jak kolega tutaj mówił, też niesamowite koszty. Koszty, które byśmy ponieśli i tak naprawdę, czy ten efekt, który
chciałbym się uzyskać, faktycznie by spełnił i był jakby równoznaczny z tym heroicznym wysiłkiem, który by się poniosło. Poza tym, z jednej strony to jest ten heroiczny wysiłek, o którym panowie wspominają, z drugiej strony, z tego co rozumiemy, to przede wszystkim jest w takim brzmieniu ta ustawa niesie z sobą realne zagrożenie tego, że te grunty zostaną po prostu z jakiejś perspektywy przejęte i sprzedane, mogą zostać sprzedane, a przez co deweloperzy mogą zagrać ręce, bo to są przecież tereny bardzo atrakcyjnie położone na obrzeżach miast, przy lasach. Poza tym jest dosyć duże zagrożenie, że jeśli te grunty by zostały przekazane, no to tam ktoś by musiał się tym zajmować, a bowiem w określonym wieku wykonuje się jakieś zabiegi pielęgnacyjne, czy bierze wczesne, czy bierze późne, czyszczenia, nie wiadomo, w zależności od wieku czy stanu. Więc w tym krajowym zasobie nieruchomości również powinni by zatrudnić leśnicy, którzy by wykonywali. Trzeba również monitorować, co się dzieje. Czy czasami po prostu nie trzeba podejmować pewnych działań ochronnych, zagrożenie pożarowe, no inne historie. Po prostu tutaj jakby tak nie do końca twórcą tej ustawy starcz braźni. Jeśli to miało tylko się ograniczyć do samego zaewidencjonowania, no to jeszcze to można przeżyć. A jeśli by to grunty trzeba było przekazać, no musi ktoś tymi... Musi być jeden gospodarz. Nie może być dwóch gospodarzy na jednej powierzchni, bo będzie totalny chaos, jakieś nieporozumienia i na tym będzie cierpiał las, a w sumie my wszyscy. Czy przy przygotowaniu tego projektu konsultował się ktoś chociażby z środowiskiem, które panowie reprezentujecie? Właśnie nie. Byliśmy zaskoczeni bardzo szybkim procedowaniem tego aktu prawnego. Na wstępie założenia tego projektu, gdzie jakby dowiedzieliśmy się, że takie prace ruszyły, wiedzieliśmy o tym projekcie. Niestety strona rządowa nie wystąpiła z wnioskiem do Lasów Państwowych, czy to do nawet strony społecznej, by opiniować ten akt prawny. No stąd chyba też się takie błędy też pojawiły. Ja chciałbym też powiedzieć, że od strony związkowej no widzimy duże zagrożenie takie, gdzie jeśli te grunty zostaną przejęte, to też wielu naszych kolegów straci pracę, tak? Bo w tym momencie w niektórych jednostkach, w nadleśnictwach ktoś może powiedzieć, no tak, no macie za duże zatrudnienie w przeliczeniu na pewną jednostkę powierzchni. Leśniczowie na terenach, których dzisiaj gospodarzą, w pewnym momencie też będą musieli te tereny opuścić, tak, bo już będzie inny zarządca, tak? I ktoś, kto będzie miał jakby inną filozofię gospodarowania tymi gruntami i w tym momencie leśnicy na tych terenach mogą być niepotrzebni. Także tutaj też upatrujemy niebezpieczeństwo i no, pojawienie się jakiejś pewnej grupy bezrobotnych. Kto wie, czy nawet nie sporej. Tak jak mówiłem też, bardzo szybkie tempo procedowania. Właściwie w ostatnich dniach, gdzie te czytania następowały jedno po drugim i wnoszenie przez Lasy Państwowe poprawek, czy prośba o ujęcie tych zapisów, które by były bezpieczne, które by zabezpieczały interes, ale tutaj można powiedzieć państwa i z drugiej też państwa, tylko też jednocześnie Lasów Państwowych i też z tej strony społecznej, no nie zostały w ogóle przyjęte i uwzględnione. Mam nadzieję, że autorzy tego projektu, tej ustawy, no chyba dostrzegają błąd i na dzień dzisiejszy, jutro w końcu jakby te takie mądre podejście do tematu pojawi się i pokonimy się nad tym problemem i zażegnamy niebezpieczeństwo. Pan minister Szyszko i dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan Konrad Tomaszewski, jak i Solidarność Leśników zawsze uważa, że w oparciu o lasy można tworzyć nowe miejsca pracy, bo tam gdzie lasy to praktycznie nie ma przemysłu, bezrobocie, nie? Więc tutaj by były te działania jakby zmierzały w odwrotnym kierunku. Kiedy lasy się pozbędą pewnych zasobów, no to siłą rzeczy będą musiały zredukować też ten potencjał ludzki, jaki pracuje na rzecz wspólnego dobra.
krajowy zasób nieruchomości, a lasy państwowe to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Naszymi gośćmi, przypomnę, są pan Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NZZ Solidarność oraz pan Ryszard Gruś, przewodniczący Komisji Zakładowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu NZZ Solidarność. Zapraszam również widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 5.